Witam serdecznie. Uśmiechać się. Czy wolno się uśmiechać? Zwróćcie Państwo uwagę, że przywódcy krajów nie uśmiechają się. Tak. Ktoś powiedział mi, jak na kogoś się pokazuje palcem, że tam to, tamto, winien, to jeden palec wskazuje na tą osobę oskarżoną, a trzy na tego, który oskarża. Tak. I tak sobie myślę, takie podejrzenie. Czy czasem to nie jest przypadek, że jesteśmy co chwilę rozbierani? Pierwszy rozbiór Polski, drugi rozbiór, trzeci rozbiór Polski. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, a wcześniej krzyżacy. Może my Polacy mamy coś takiego w sobie, taka jedna, która wyprowadziła się z Polski i mieszkała w Ameryce, powiedziała takie zdanie, bo już poznała tam trochę innych ludzi, inną kulturę i powiedziała, że my Polacy lubimy się pysznić. Dlaczego wy Polacy się pysznicie? Takie pytanie postawiła tego, co miała wywiad prowadzić z kamerą. Co sądzi pani o Polakach w Polsce? Ona mówiła swoje takie teorie, tam różne, to co myślała i na koniec powiedziała, dlaczego wy Polacy się pysznicie? Takie pytanie. Pysznicie się. No ja to zdanie nie rozumiałam, ale teraz mi wróciło. Jak ktoś chce zrobić coś dobrego, albo ktoś by się zazdrościł, albo ktoś kogoś obgada, albo ktoś kogo będzie pouczał, będzie nauki dawał, nie? Wyciągnąć belkę i tak dalej, po to tylko, żeby zdołować człowieka, żeby nie miał ochoty nic dobrego robić. Ludzie się zamykają potem w tych ogródkach, za tymi tujami, w samotności. I Polak Polaka ma potąd. A potem to jest, jeżeli taki naród jest skłócony, jeden drugiemu zazdrości, to taki naród bardzo łatwo rozebrać. Trzeba to rozpatrzeć, może trzeba to zmienić, może odgórnie jakiś dać pomysł, może my o tym nie wiemy, że taką mamy przypadłość. No nie wiem, czy mówić wprost. Wiele jest osób, ja mam 16 tysięcy serduszek na TikToku, polubień, a wyświetleń to tam nie, bo to jest w tysiące wchodzi. Na YouTubie mam około 2 milionów, dobija do 2 milionów wyświetleń. I pozytywny, bardzo pozytywny odbiór. Ale czasami się zdarzy jedna osoba, która zazdrości, której się to nie podoba, bo coś tam. I jak to Pan Jezus powiedział, całe ciasto zostaje zakwaszone przez ten jeden zakwas. Tak. W społeczności jedno jabłko zgnite, to potem cała skrzynka jabłek zgnije. Nie chcę mówić wprost, bo no nie wiem. Na przykład promowanie Iławy jest według mnie bardzo dobrą ideą. Pokazywanie z pozytywnych stron, tak staram się takie ujęcia robić, jak znacie. Komuś to się nie podoba. Znajdzie się ktoś, komuś nie podoba. Czemu wy Polacy się pysznicie? No. Nie mogę więcej mówić. Jechałem, byłem na pogrzebie daleko stąd. O, tam 60 kilometrów. I jechałem sobie samochodem, tym właśnie Mitsubishi. Tak, 1100 pojemności, malutki, leciutki samochód. Po pierwsze, nie jest pierwszej młodości. Po drugie, jest lekki, nie może osiągać takiej prędkości. Jechałem, 60 wyprzedzali, 80 wyprzedzali, 90 zostałem wyprzedzany. I my sobie takie, być wyprzedzanym to nawet jest niebezpiecznie, dlatego co mnie wyprzedza. Wyprzedzanie jest bardzo niebezpieczne.
Mówię, pojadę 100, a potem 110 jechałem. Też mnie wyprzedzali. Sobie myślę, może teraz te takie modne te rakiety to skonstruują dla panów. Takie coś, że jakby powiedzieć, obudowana rakieta. Z tyłu będzie taka zapałka, się odpali. I z miasta do miasta po prostu odpali tę rakietę. Czy tam pociągnie za coś. I na rakiecie przyleci, bo widzisz, jak 100 za mało, 120 za mało, a potem wypadki, nie? No przecież sprawdziłem. Przez jakiś czas jechałem 110, 120. Tej prosty z suszy do Iławy. 120. Przecież to jest tak, jakby człowiek grzeszył. To wyrzuty sumienia potem miałem wieczorem. Wieczorem miałem wyrzuty sumienia. Tak jak ja bym miał, takie wyrzuty sumienia, jak się ma na przykład jakieś, czy jakieś zdjęcia nieprzyzwoite się ogląda, nie? To takie miałem wyrzuty sumienia. Taki niepokój, tak jakby duch, który był we mnie, powiedział: Stasiu, ja cię takiego nie znałem. Miałem ciebie za rozsądnego. Kochajmy się, Polacy, bo jeżeli obcy nas widzą, że się pysznimy, że jeden na drugiego donosi, nie powie wprost, no, jakieś tam nagrania, gdzieś tam ktoś nagranie, nie powie wprost, tylko doniesie komuś, nie? Na organistę. Organista gra tyle lat, serce daje, wkłada, wszyscy się znajdzie, czasami się znajdzie ktoś, to mój Boże, oby nigdy nie przestać kochać ludzi. Boże, tu publicznie się modlę do Ciebie. Jeśli jeden albo dwóch się modli razem, to ja go wysłucham. Pan Jezus tak powiedział. To ja jestem pośród nich. Pomódlmy się razem, oby nigdy nie przestać kochać ludzi. Ale im się bardziej kocha ludzi, zauważyłem. Im się bardziej kocha ludzi, to ludzie tak jakby chcieli dokuczyć za to, że się kocha ludzi. Nie potrafię tego zjawiska zrozumieć. Jesteś pyszny, zarozumiały, to cię szanują. Jak się uśmiechasz i chcesz być dobry, to cię nie będę szanować. Jaka to jest pokusa, żeby nie kochać ludzi. Boże Ojcze, spraw, abym nigdy nie przestał kochać ludzi. Dziękuję za wysłuchanie.